w tej chwili znajdujemy się na odmianie PT264. Jak tutaj bardzo dobrze widać, w tym momencie jest to odmiana o takim średnio późnym terminie kwitnienia. Na tym polu zdecydowanie jest to odmiana o najpóźniejszym terminie kwitnienia, biorąc pod uwagę te odmiany standardowe. Widzimy też, charakterystyczne jest to, że to nie jest odmiana jakaś bardzo wysoka. Na pewno jest niższa w stosunku do tych mieszańców typu 271-275. Wysokość około 80 cm, więc dobre 10 cm, 10-15 nawet, niższa wysokość ponad poziom gleby. Jest to też odmiana, którą pamiętamy, że stosunkowo dobrze zniosła te przymrozki, z którymi mieliśmy do czynienia, właśnie ze względu na to, że trochę później startuje i ma taki wolniejszy wigor wiosenny. Bardzo ładna, imponująca roślina. Sobie policzymy od razu rozgałęzienia. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, no aż około 20 rozgałęzień bocznych. Także faktycznie może imponować, biorąc pod uwagę warunki pogodowe, jakie mamy. Delikatnie widać, że też jednak te skutki suszy są odczuwalne po tych starszych liściach, które po prostu więdną i one będą zamierać. Tradycyjnie te skutki przymrozków na pędzie głównym, na łodydze. Natomiast, no mówię, to nie są rzeczy, którymi na ten moment się martwimy, ponieważ jak widzimy, te rośliny dobrze sobie z tym poradziły. Również bardzo ładna szyjka korzeniowa, gruba. No tutaj widzimy jednak te uszkodzenia pomrozowe są widoczne. Podobnie jak w przypadku odmiany 242, na ten moment byśmy może tak to ocenili. Natomiast sam korzeń jest naprawdę gruby, ładny. I to, co w tym momencie jest najistotniejsze w rzepaku, to jest właśnie to, jak on zbudował ten system korzeniowy, który teraz w obliczu tego deficytu wodnego bardzo wielkiego, z którym się zmagamy, no będzie teraz decydował. Także tutaj wszystko jest w jak najlepszym porządku. Nie widzimy jakichś objawów, niedoborów na ten moment, nie widzimy chorób. Te uszkodzenia na pędzie głównym udało się zastopować tym zabiegiem o charakterze fungicydowym. Także w tym momencie tak naprawdę czekamy tylko na deszcz, po to, żeby ten rzepak faktycznie tą wodę mógł napompować, wykorzystać azot i inne składniki mineralne i zbudować plon, który na ten moment mimo wszystko cały czas rokuje nie najgorzej. Roślina jest dobrze wyregulowana, nie ma również dominacji pędu głównego. Te pędy boczne, można powiedzieć, są mniej więcej w tej samej fazie rozwojowej co pęd główny.